Gdy zastanawiacie się nad tym, jaki samochód w gamie BMW jest najbardziej monumentalny, najbardziej elegancki i najbardziej robiący wrażenie na przechodniach, to z pewnością nie wpada Wam do głowy BMW 6 Gran Coupé, a to właśnie ten samochód wydaje mi się posiadać wszystkie te cechy, o których wspomniałem przed momentem. Wygląda jak szczupak, jest olbrzymi, no jest naprawdę olbrzymi, robi wrażenie, ma potworny zasób elegancji, a przy tym jest totalnie bezsensowny i zupełnie nie pasuje do określenia auta rodzinnego. Jakim samochodem jest wobec tego BMW 6 Gran Coupé? Zaraz się przekonamy, choć mnie się wydaje, że najlepszym targetem dla tego samochodu są piłkarze. Zdaję sobie sprawę, że wielu z Was mocno się zdenerwowało tym moim ostatnim zdaniem. Dlaczego niby BMW 6 Gran Coupé to samochód bezsensowny, skoro to cudo na kołach? Może dlatego, że pomimo bardzo długiego nadwozia mierzącego nieco ponad 5 metrów długości oraz prawie 2 metry szerokości, 4 drzwi, 4 miejsc oraz 460-litrowego bagażnika, nadal nie jest to samochód na tyle komfortowy, by był samochodem rodzinnym. Ma wiele wad, jakim są na przykład szerokie słupki ograniczające widoczność, nisko poprowadzona linia dachu, która pozwala cieszyć się dużą ilością miejsca jedynie pasażerom średniego wzrostu. Owszem, miejsce na tylnej kanapie jest, ale każde mocowanie dziecięcego fotelika będzie dla Was katorgą. A to chyba nie o to w tym wszystkim chodzi, prawda? I właśnie dlatego wydaje mi się, że ten samochód najbardziej pasował mi, by gdybym był piłkarzem. No bo cóż, elegancja Francja jest? Jest. Bagażnik, w którym zmieszczę więcej niż jedną piłkę oraz więcej niż jedną torbę sportową, czytaj w moim przypadku bardzo dużo sprzętu wideo. No jest, oczywiście, że jest. Czy samochód wygląda prestiżowo? Wygląda prestiżowo. Ma silnik? Ma silnik. Także wszystko jest. A ponieważ w bagażniku, jak powiedziałem, oprócz dużej ilości sprzętu wideo zmieściłaby się normalnie również torba sportowa oraz jakaś tam piłka, to w przerwie pomiędzy jednym fragmentem testu a drugim, jak typowy piłkarz, jak typowy sportowiec, po prostu się przebiegnę. Ćwiczenia przed treningiem nie idą mi jednak tak dobrze jak projektowanie samochodów bawarskim specjalistom z BMW. BMW 6 Gran Coupé to przepiękny samochód, który dodatkowo w tej wersji został oblany niesamowitym brązowym lakierem z palety Frozen, czyli z dostępnych w palecie BMW Individual lakierów matowionych. Z przodu reflektory z charakterystycznymi diodowymi ringami, pomiędzy nimi typowe chromowane nerki BMW. Tył robi równie dobre wrażenie jak profil samochodu. Nie da się tego opisać, trzeba to zobaczyć. A wnętrze? Moi drodzy, bajka. Połacie skóry widoczne są tutaj wszędzie. Tam, gdzie nie ma skóry, jest błyszcząca czarna ceramika, która co prawda łapie odciski palców, ale jeśli jesteście piłkarzami bądź przede wszystkim dbacie o szyki styl, to będziecie czyścić ją każdego wieczora. Do tego okna bez ramek, piękne detale, wygodne fotele oraz zupełnie nowy i wygodniejszy system infotainment obsługiwany nowym pokrętłem iDrive. Jest tu bardzo przytulnie i miło. Warto przesiadywać tu godzinami, choć przyznam, że podczas jazdy zaczyna się robić klaustrofobicznie i nie wiem, czy jest sens dodawać tu cokolwiek innego. Wiecie, co znajduje się pod maską BMW 650i Gran Coupé? Prawdziwy potwór, to jednostka benzynowa V8 o pojemności 4,4 litra. To dokładnie ten sam silnik, co w BMW M6 dostępny z 8-stopniowym automatem oraz napędem X-Drive, który w tym aucie przydaje się jak mało który.
Wiem doskonale, że zanegowałem już taką opcję, by szóstka Grand Coupé była autem rodzinnym, ale nawet piłkarz potrzebuje choć trochę bezpieczeństwa, by przy swoim porywczym temperamencie przyjechać bezpiecznie na trening. Maksymalny moment obrotowy wynosi tu 650 Nm, a moc to 450 koni mechanicznych. Całkiem sporo i właśnie dlatego bardzo cieszę się, że jest tu jednak napęd na 4 koła. Pierwsza setka osiągalna jest tu w 4,4 sekundy, czyli dokładnie tyle, ile litrów pojemności ma ten silnik. Prędkość maksymalna została typowo dla niemieckich samochodów ograniczona elektronicznie do 250 km na godzinę. Jeżeli przypomnimy sobie, jak wielki jest ten samochód, jak wielkie ma gabaryty i ile waży, bo masa własna wynosi 1940 kg, to w szybkim rozrachunku wyjdzie nam olbrzymie uderzenie w plecy przy każdym mocniejszym dodaniu gazu. Prędkość wzrasta bez żadnego problemu, silnik zupełnie się przy tym nie męczy. Zobaczymy jednak zmiany wartości spalania, które przy takiej jeździe szybko wzniosą się do 17 litrów na 100 km. Jadąc BMW 6 Grand Coupé, zasadniczo czuję się tak, jakbym jechał BMW 6 Coupé, która już kiedyś była testowana. Zresztą M6 też była testowana. Wszystko możecie zobaczyć sobie na kanale. Zawieszenie pracuje podobnie w trybie komfortowym, w trybie Eco Pro. Te zawieszenia pracują raczej podobnie. Rzecz zmienia się w momencie, w którym wchodzimy w tryb Sport Plus i Sport, wtedy zawieszenie zaczyna pracować bardzo twardo, samochód nie wygina się na boki, samochód się nie buja, nie kołysze, no naprawdę ta jazda wtedy staje się bardziej sportowa. Zawieszenie pracuje naprawdę sztywno i to jest odczuwalne. Natomiast należy się zastanowić nad tym, czym w zasadzie jest szóstka Grand Coupé, bo wydaje mi się, że na pewno nie jest to samochód stricte przeznaczone do jazdy sportowej, gdyż zarówno jego gabaryty, jak i też samo to, że ma 4 miejsca, 4 drzwi, sprawia raczej wrażenie samochodu, znaczy nakazuje twierdzić, że jest to samochód przeznaczony do wożenia rodziny. No ale tutaj właśnie jest mała pomyłeczka, mi się wydaje, że to nie jest auto przeznaczone do wożenia rodziny, gdyż no ma parę wad. Jakie ma wady? No, ma wady bardzo szczególne. Przede wszystkim we wnętrzu nie jest zbyt przestronnie. Na dodatek przez to, że słupki są dość szerokie, widoczność jest ograniczona. Dach schodzi szybko i zdecydowanie i jest dość niski, dlatego też osoby o wzroście ponadprzeciętnym nie będą miały tutaj zbyt wygodnie, nie będą mogły cieszyć się 100% komfortem podczas jazdy. Dalej, jeżeli pomyślicie w ogóle o tym, że wpadniecie na taki pomysł, że mielibyście wmontować tutaj fotelik dla dziecka, to w ogóle zapomnijcie, to będzie coś fatalnego, to będzie absolutna katorga, ponieważ no jest to niewygodne, no ciężko tutaj cokolwiek wpakować, ciężko tu cokolwiek włożyć właśnie z uwagi na tą szybko opadającą linię dachu. Zawieszenie. Powiem Wam tak. Jak powiedziałem, w trybie komfort i w trybie Eco Pro zawieszenie pracuje dość komfortowo, ale nie tak komfortowo jak w S-klasie, jakby w BMW 7. Oczywiście BMW musiało też troszkę rozgraniczyć te modele, no bo szóstka Grand Coupé wygląda bardzo spektakularnie i nie wiem, czy dysponując taką gotówką, nie zastanawiałbym się pomiędzy nią, a pomiędzy siódemką, ponieważ naprawdę szóstka Grand Coupé wygląda dobrze. I dlatego być może właśnie z uwagi na sam fakt tej stylistyki oraz tych wojen modelowych, BMW mogło podjąć taką decyzję, że no troszkę utrudni właścicielom i to zawieszenie nie będzie tak komfortowe jak w siódemce. Tutaj jest tak, że jeżeli wpadniecie w jakąś dziurę i to nieważne jaki byłby tryb włączony, nieważne czy będzie to tryb sport, nieważne czy to będzie tryb sport, czy to będzie komfort, nieważne w jakąkolwiek dziurę wpadniecie, to uważajcie, bo dźwięk i w ogóle to całe odczucie, ten cały feeling jest taki, jakbyście urwali koło i jeszcze coś zrobili z felgą. Felgi są tutaj duże rzeczywiście, zatem jeżeli macie zamiar kupić BMW 6 Grand Coupé, to nie wybierajcie jej z tak wielkimi felgami jak tutaj. No i taka moja rada. Układ kierowniczy działa tak jak we wszystkich BMW. Sama kierownica no, zasługuje tutaj na zdecydowaną pochwałę, ma gruby wieniec, miło trzyma się ją w dłoni. I nie rusza się z taką lekkością i łatwością jak w
samochodach typowo miejskich. No, porusza się z takim, z delikatnym takim, no, no czuć jakiś taki, czuć taką trudność, delikatną trudność. No ale ja tutaj o zupie, wy o pupie, no bo warto byłoby porozmawiać o samym silniku. A silnik jest tutaj dość zjawiskowy. Bo to, co brzmi tutaj, to jest 4,4-litrowa jednostka V8 benzynowa. Układ wydechowy pracuje bardzo fajnie, bardzo ciekawie. I słychać tutaj typowe BMW bawarskie V6. Natomiast nie jest to samochód przeznaczony na tor, zatem nie jeżdżę nim tak chętnie po tym torze, jakbym chciał, ale dźwięk wydechu jest naprawdę zacny, przezacny i warto się nad nim pochylić. Jakość prowadzenia tego samochodu jest porównywalna z testowaną w poprzednim sezonie 6 oraz testowaną jeszcze kiedyś 5. BMW nie potrafi niestety zaskoczyć spadkiem formy, prezentuje za każdym razem samochody zaprojektowane z dużą dbałością o detale, z pięknymi komfortowymi wnętrzami, bogatymi w schowki. Również system audio jest wyśmienity, zatem nie można się do niego po prostu przyczepić. Powiem Wam, że pomimo faktu, że mam tu pokaźną moc pod maską, to zwyczajnie nie chce mi się jeździć zbyt szybko i z pewnością nie dotyczy to wysokiego spalania tego samochodu, tylko po prostu powodem jest totalne odizolowanie kabiny od warunków jazdy oraz doskonała separacja akustyczna. Czuć się we wnętrzu szóstki jak w innym świecie, a na dodatek zawieszenie na pięknych płaskich trasach pracuje zupełnie tak, jakbyśmy płynęli po lodzie, bądź po prostu jechali na tylnym fotelu w przedłużonej S-klasie. Tak bym to widział.